Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Dyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj informacja, że do Polski dotarł kolejny szczep, ten drugi szczep koronawirusa. Jak w takim razie wyglądamy, jeżeli chodzi o sytuację związaną z lockdownem? Jak wyglądamy na tle Europy, na tle świata z ostatnich dni, także informacje z Austrii o tym, że ta przedłuża obostrzenia. Tymczasem u nas są przedsiębiorcy, restauratorzy czy przedstawiciele branży fitness, którzy żądają zniesienia lockdownu i tutaj bardzo mocno apelują, wtórują, zachęcają ich nawet do tego przedstawiciele Konfederacji. My zatem pytamy innych polityków, czy możliwe jest, że obostrzenia zostaną poluzowane w najbliższym czasie, czy 1 kwietnia, czy 1 marca, bo różne są wersje. Jak też uspokajać przedsiębiorców i czy politycy chcieliby po prostu zniesienia lockdownu w naszym kraju? Pytamy o to przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami pan poseł Grzegorz Napieralski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I pan poseł Jan Mosiński. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Panowie, jakby panowie odpowiedzieli przede wszystkim na to pytanie, czy chcieliby panowie zniesienia lockdownu? Grzegorz Napieralski. A kto by nie chciał, pani redaktor? Chyba wszyscy byśmy chcieli żyć normalnie, spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi, być wśród ludzi, normalnie, normalnie żyć, no bo to chyba to jest najlepsze określenie. Natomiast no, ja rozumiem, co się dzieje, jaki jest wirus, jakie ma żniwo i też warto też, chyba myślę, tu jest problem jakby komunikacyjny, rząd musi powiedzieć uczciwie, dlaczego jest lockdown, dlaczego są te obostrzenia, dlaczego nie wprowadza? No dlatego, że system ochrony zdrowia może po prostu nie wytrzymać nagłego przyrostu chorych i po prostu lekarze musieliby wybierać, kogo ratować. I to jest tak naprawdę dzisiaj rzecz najważniejsza. Chodzi o ludzkie życie i tu musimy to wszystko uświadomić. Natomiast brakuje mi chyba trochę też konsekwencji rządu, tak jak jest w innych krajach. Albo decydujemy się na bardzo poważne restrykcje od samego początku do końca, tak żeby wyhamować na ile się da tą transmisję tego wirusa, albo no, szukamy trochę takich półśrodków i dlatego też myślę, ludzie szukają jakichś luk, szukają jakichś wyjść, żeby do tego normalnego życia wrócić. Kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego życia? Rząd podaje no, bardzo ostrożne scenariusze na dzień dzisiejszy. Panie pośle, czy pan chciałby, żeby to nastąpiło jak najszybciej? Wiem, że to jest no, pytanie, na które chyba każdy odpowiedziałby twierdząco. No ale politycy, to państwo o tym decydujecie. Jan Mosiński. No, decyduje przede wszystkim koronawirus i jego rozprzestrzenianie się. My jesteśmy zmęczeni wszyscy, nie tylko tu w Polsce, ale na całym świecie koronawirusem, bo ta walka trwa już rok i wszyscy chcemy powrócić do normalności, spotkać się w kawiarniach, restauracjach, na jakichś imprezach sportowych, żyć pełnią życia, oddychać pełną piersią, ale niestety, jak pokazuje mijający czas, walka jest trudna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku nastawił się głównie na obronę miejsc pracy, pomaganie polskim przedsiębiorcom, chroni zdrowie i życie obywateli. Staramy się to robić jak tylko najlepiej potrafimy. I patrząc na inne państwa europejskie, myślę, że wypadamy dobrze, bo przecież w ilości wyszczepień jesteśmy na 3., 4. miejscu w Europie, a 10., 11. miejsce na świecie. To pokazuje, że staramy się dać odpór koronawirusowi. Zainwestowaliśmy ponad 175 miliardów złotych w polskie przedsiębiorstwa, ratując ponad 5 milionów miejsc pracy. Ja tylko tak przypomnę, że kiedy była świńska grypa, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazał polskim przedsiębiorcom 9 miliardów. Wówczas najniższe wynagrodzenie wzrosło o 47 zł. Doskonale to pamiętam jako działacz Solidarności, kiedy negocjowaliśmy to najniższe wynagrodzenie. Dzisiaj w dobie koronawirusa kolejny rok, to ta podwyżka to jest 200 zł. To też dobrze sytuuje nas, jeżeli chodzi o takie miękkie przechodzenie przez koronawirusa w sensie mikro i makroekonomicznym. Natomiast co do gospodarki, my dostrzegamy problemy polskich przedsiębiorców, tych mikro, średnich przedsiębiorców, dużych firm. Stąd delegujemy kolejne tarcze, panie redaktor, bo przecież ta tarcza 2.0 w ciągu kilku dni zaledwie ponad 700 milionów subwencji dla kilku tysięcy firm.
Od 1 lutego startujemy z pomocą w wysokości 5 miliardów dla branży turystycznej, dla małej gastronomii, gdzie chcemy zasilić tą pomocą około 300 tysięcy właśnie tych mikro, małych przedsiębiorstw. No niestety koronawirus w dalszym ciągu pokazuje swoje złe strony, bo mamy kolejne mutacje, ale myślę, że te szczepionki, które zakontraktowaliśmy, a przypomnę, już kończę ten mój wywód, 62 miliony szczepionek, 2,5 miliarda złotych koszt tego zakupu, tego kontraktowania. No i informacja z dnia wczorajszego, 25 milionów dodatkowo, jakby poza umową ramową państw członkowskich Unii Europejskiej z firmą Pfizer, BioNTech, 25 milionów szczepionek, więc myślę, że przy uspokojeniu pewnych napięć związanych z opóźnieniem dostaw jest szansa, że te szczepienia pójdą właściwym torem. Tak, tym światełkiem w tunelu od początku roku mówią o tym politycy, piszą dziennikarze, publicyści, ma być właśnie wyszczepienie społeczeństwa. Zanim to nastąpi, no wiemy, że to nie będzie tak od razu. Zanim to nastąpi, mamy te kolejne tarcze, to prawda. Mamy miliardy przeznaczane z budżetu państwa na ratowanie przedsiębiorstw. No a Konfederacja mówi w ten sposób, po co wydawać te pieniądze, skoro można po prostu te biznesy otworzyć i ludzie wrócą do pracy. Są też, i to jest zresztą bardzo dobre spostrzeżenie, biznesy, branże, które mimo tego, że mogą funkcjonować, czyli de facto branża ich nie obejmuje, tracą klientów. To są choćby usługi. Ludzie teraz nie korzystają. No nawet z fryzjerów czy kosmetyczek, które teoretycznie mogą przyjmować jeszcze klientów. No ale ludzie się też po prostu obawiają, czy po prostu spada popyt na wiele usług. Tam Robert Winnicki wymieniał choćby pralnie. Ja dlatego o tym mówię, bo przedsiębiorcy, no rzeczywiście, wszyscy jesteśmy zmęczeni, to jest prawda, no ale niektórzy oprócz tego zmęczenia odczuwają jeszcze poważne skutki w swoich domowych budżetach. Grzegorz Napieralski. No to nie jest tak wszystko pięknie, jak pan poseł mówi. Znaczy faktycznie tarcze są przygotowywane przez rząd i przedkładane w Sejmie i ta pomoc płynie, ale gdzieś też popełniane są błędy, bo na przykład w tej ostatniej tarczy dla tych wszystkich firm, polskich firm, w 100% polskich firm, przypominam, które zajmują się taką działalnością, to nazwaliśmy wszystko razem tak zwaną spotkaniami bezpośrednimi, czyli organizują różnego rodzaju festiwale, koncerty, wydarzenia kulturalne i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tu na przykład pojawiło się wiele problemów, gdzie rząd nie zareagował, bo na przykład polska firma, która zatrudnia okresowo ludzi na umowę o dzieło, na przykład już pomocy nie dostaje albo nie dostaje tak wystarczającej, żeby tym ludziom pomóc. Więc ileś takich luk się pojawia. To zniecierpliwienie niektórych branż czy niektórych przedsiębiorców też pokazuje, że ta tarcza nie trafiła do tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebowali. Więc jest i jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I liczę na to, że to rząd bardzo szybko naprawi, bo mówię, to zniecierpliwienie jest z dwóch powodów. Nie tylko z powodów takich emocjonalnych, psychicznych, psychologicznych, ale również finansowych. Oczywiście, ponieważ jest koronawirus, ponieważ się boimy, ponieważ żyjemy w strachu, to też jakby mniej wydajemy, bardziej oszczędzamy. Znaczy nawet nie wiem, czy oszczędzamy w banku, czy raczej w domu. Mniej korzystamy z usług, mniej robimy różnych rzeczy, które do tej pory robiliśmy wcześniej. Więc jakby też ten pieniądz nie trafia do ludzi. To jest bardzo poważna sprawa i myślę, że tutaj przed rządem Prawa i Sprawiedliwości duże wyzwanie. Czy podoła, zobaczymy. Jest wiele takich miejsc, gdzie rząd przespał. Na przykład ludzie, którzy stracili pracę na początku pandemii, czyli w zeszłym roku jeszcze, na przykład w styczniu i później w ciągu pandemii nie mogli znaleźć pracy z oczywistych względów, nie otrzymali pomocy od państwa. Rząd to dopiero naprawił pół roku później, ale ci, którzy tak naprawdę stracili te pół roku, nie mieli z czego żyć, żadnej rekompensaty od rządu nie otrzymali. Znaczy, nie ma dalej pomocy dla... pandemia była bardzo daleko w Wuhan, na szczęście. Ja rozumiem, pani redaktor, ale przypominam tak, tylko że proszę pamiętać, że wtedy też firmy padały, też były na przykład reorganizacje urzędów i ludzie nie z własnej winy tracili pracę i potem nie mogli jej znaleźć, bo w lutym zaczęły się już pierwsze tak naprawdę obawy, a w marcu zamknęliśmy Polskę. I tak samo na przykład ci, którzy założyli swoje biznesy w styczniu, otworzyli je w lutym na przykład, też zostali pominięci w wielu tarczach, dlatego że nie mogli rok do roku pokazać swoich dochodów. Więc jest ileś rzeczy jeszcze do zrobienia, których rząd nie zrobił i ludzie naprawdę są w bardzo złej sytuacji. To jest prawda, natomiast jeżeli spojrzymy także na Europę, czy porównamy w ogóle w ujęciu światowym,
problem, Polska, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy, finansowy, trzyma się nieźle. To znaczy nie mówimy tutaj o bardzo dużym wzroście bezrobocia, na szczęście nie mówimy o tym w naszym kraju, nie mówimy o potężnym kryzysie gospodarczym. Może właśnie dlatego, że my mamy swoją walutę, polski złoty. To już odkładam na chwilę na bok. Natomiast jak sprawić, żeby to zostało? Żeby to zostało, to jest jedno, żebyśmy nie musieli mówić o kryzysie, to jest drugie, no i trzecie, żeby pomóc tym, którzy jeszcze tej pomocy potrzebują, przy zachowaniu oczywiście odpowiedzialności społecznej, bo oczywiście Konfederacja nawołuje do wychodzenia, do otwierania biznesów, ale trzeba pamiętać też o odpowiedzialności społecznej. Jan Mosiński. No, zgodzę się z panią redaktor, że na tle innych państw wyglądamy dość dobrze. Ja do tego nawiążę w dalszej części mojej wypowiedzi, natomiast zacznę właśnie od Konfederacji. No, wyjątkowo nieodpowiedzialna postawa. Ja rozumiem, chyba każdy z nas, nie tylko polityków, rozumie tą sytuację trudną, jaka jest na linii walka z koronawirusem i gospodarka. Stąd tak duży transfer środków wsparcia ze strony rządu Mateusza Morawieckiego. No, spójrzmy na inne państwa zachodniej Europy o ugruntowanym, wysokim rozwoju gospodarczym. Tam to jest o wiele gorzej, jeżeli chodzi o gospodarkę, relacja PKB i tak dalej. To Polska naprawdę jest jednym z liderów walki z koronawirusem w tych relacjach między właśnie biznesem a państwem i polityką społeczną. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie wskaźniki, one są o tyle interesujące, że pozwalają na taką dobrą prognozę, czy może światełko w tunelu, dobre światełko w tunelu, na wyjście z tego klinczu, tej walki z koronawirusem. No, przecież drugie miejsce, jeżeli chodzi o najniższy wskaźnik bezrobocia. Eurostat ma swoje modele badania, tam jest 3,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w Polsce, czyli drugie miejsce za Czechami. W naszych badaniach krajowych to jest 6,2 punktu procentowego. Natomiast w innych krajach to są już kilkunastoprocentowe wskaźniki. Ja nie bez kozery będę powracał mimo wszystko do tej pandemii świńskiej grypy z roku 2008-2009. Wówczas gospodarka reagowała bardzo boleśnie, bo przecież mieliśmy stopę bezrobocia 12%. Więc uważam, że należy, oczywiście tu jest potrzebna współpraca. Te podziały polityczne, które powinny być, bo one są immanentną częścią demokracji, my się powinniśmy różnić, ale różnić się w trosce o Polskę i Polaków. I tutaj w walce z koronawirusem powinniśmy mówić jednym głosem. Niestety tak nie jest, na przykład Konfederacji, a też i uszczypliwość, czy nawet takie krytykanstwo pozostałych klubów parlamentarnych daje się odczuć. Bez wątpienia można by najpierw powiedzieć, zaufajcie polityce rządu w walce z koronawirusem, zaufajcie na twojej strategii szczepień i razem wyjdziemy tą prostą. Premier Morawiecki powiedział, że to nie będzie ani litera V, ani litera U, to będzie litera K, bo różne branże różnie się reagują. Niektóre lepiej. I proszę o podsumowanie Grzegorza Napieralskiego, bo problemy techniczne są wynikiem właśnie pandemii, tego, z czym walczymy. Panie pośle, czy w takim razie jest szansa? Przepraszam, bo straciliśmy kontakt z panem, panie pośle, przepraszam. Więc teraz Grzegorz Napieralski, podsumowanie tego punktu programu. Czy jest szansa na to, że opozycja także zaufa polityce rządu w kwestii koronawirusa, o co apelował przed chwilą Jan Mosiński? Ostatnim zdaniem Grzegorz Napieralski. Ja uważam, że jest taka szansa, tym bardziej, że choćby Koalicja Obywatelska, której jestem członkiem klubu, no złożyła, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście bardzo poważnych ustaw dotyczących walki z koronawirusem i to było takie też wyciąganie ręki do rządu. Ale też chcę powiedzieć jedną rzecz, poseł przed chwilą o tym wspomniał. No, spór jest naturalną sprawą w polityce, natomiast myślę, że PiS każdą krytykę odbiera bardzo do siebie i uważa jako wojnę. Nie, krytyka jest często potrzebna, bo często później po takiej właśnie burzliwej debacie wracają ustawy już trochę lepsze. Ale to i ostatnie Joanna zdanie. Mucha wczoraj, występując z Platformy, mówiła, że to jest jedyna teraz taktyka Platformy, antypis. No, ja jestem przeciwnikiem totalnej opozycji, już nie jedną partię widziałem, która była wielką opozycją. PiS też był kiedyś totalną opozycją, przegrywał wybory, a potem jak przestał być totalną opozycją, wygrywał wybory. Więc ja jestem przeciwnikiem totalnej opozycji. Natomiast chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę, bo pan poseł już drugi raz się powołał na świńską grypę. Nie można tego porównywać. Po pierwsze, to w ogóle całkowicie inny problem. Wtedy był też kryzys na całym świecie finansowy. Wiemy dokładnie, jak to wyglądało. No i nie musieliśmy chodzić w maseczkach, nie musieliśmy zamykać
zamykać przedsiębiorstw. Znaczy, nie da się tego porównywać i proszę, żeby pan tego nie porównywał, dlatego że to jest nieuczciwe po prostu. Dziękuję panom w tym punkcie programu, ale wrócimy do polityki i polskiej, i zagranicznej po zaprzysiężeniu wczorajszym bardzo głośnym, bardzo szeroko komentowanym na całym świecie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Zaraz wracamy.